W zasadzie tak naprawdę portowa straż pożarna w porcie Gdynia istnieje troszeczkę dłużej, gdy wcześniej była to powołana przez Urząd Morski tak zwana obowiązkowa straż pożarna. We wrześniu roku 30 została przekształcona w jednostkę zawodową i można spokojnie powiedzieć, że jest to pierwsza jednostka zawodowa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i portu Gdynia. Państwowa Straż Pożarna z siedzibą na ulicy Wojsława 4 jest, można powiedzieć, troszeczkę młodszą siostrą, gdyż za datę powstania przyjmuje się rok 1933. Portowa Straż Pożarna ma pewnego pecha, tak jak wszystkie służby o charakterze ratunkowym. Przypomina się i docenia się Państwa pracę wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Na co dzień prawie Was nie widać. Jak powiedział jeden z bohaterów literatury dziecięcej, wypadek to jest taka dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. Jak człowiek stoi w korku i musi gdzieś się wpychać na krawężniki, żeby przepuścić samochód na syrenie, albo jak musi się ewakuować z budynku, bo strażakom strzeliło do głowy, żeby przeprowadzić ćwiczenia, to wtedy czasami myślimy sobie, po cholerę to wszystko. Ale wtedy, kiedy jest zagrożone nasze życie, wtedy, kiedy ratujecie życie nasze, naszych dzieci, naszych rodzin, wtedy jesteście najważniejszymi ludźmi na świecie. Oby takich chwil było jak najmniej. Z tym, że jest to Państwa święto, ograniczę się do pogratulowania prezesowi portu posiadania tak znakomitej, wyspecjalizowanej i zasłużonej jednostki. Pozwolę sobie przekazać na ręce pana prezesa Tankiewicza list gratulacyjny dla pana prezesa Jarosińskiego. A komendantowi Portowej Straży Pożarnej pozwolę sobie przekazać pamiątkowy upominek, co prawda nie dotyczący Gdyni, ale gdyńskich pamiątek, to w gdyńskiej Portowej Straży macie dużo od władz samorządu pomorskiego oraz bukiet kwiatów. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję i niech się Wam szczęści. Dlatego gratuluję tutaj i prezesowi, i panu komendantowi, i wszystkim ratownikom tego jubileuszu, ale jestem przekonany, że będzie i następny 80, i jeszcze następny. Już nas nie będzie, a straż będzie funkcjonował prawidłowo. Dziękuję bardzo. Z siostrą, gdyż za datę powstania przyjmuje się rok 1933. Mając okres wojny, no bo wiadomo, że to były czasy nieciekawe, praktycznie Portowa Straż Pożarna funkcjonuje bez przerwy. W czasach II wojny światowej nasi strażacy albo dostali się niestety do niewoli, lub czy nie uczestniczyli, powiedzmy, w organizacjach podziemnych, tak jak na przykład jeden z naszych zastępców komendanta, pan Mazan, był dosyć znanym partyzantem w okolicach, w województwie kieleckim i lubelskim, no i niestety nie udało mu się wojny przeżyć, wpadł w te ręce, że tak powiem, niemieckie, no i został rozstrzelany jako partyzant. Takie czasy były w tej. Po wojnie reaktywacja nastąpiła po prostu najpierw z braku środków, pieniędzy czy urządzeń polskiej produkcji z zakresu sprzętu przeciwpożarowego. Bazowano głównie na sprzęcie z tak zwanej UNRY. Częściowo strażacy przerabiali jakieś samochody, pompy, montowali, wykonywali, tak że tak powiem, w cudzysłowie, wynalazki własnej konstrukcji. Natomiast z biegiem czasu, kiedy ustabilizowała się sytuacja gospodarcza, zaczęły przychodzić, że tak powiem, samochody z prawdziwego zdarzenia. I można powiedzieć szczerze, że Portowa Straż Pożarna w Gdyni zawsze przodowała pod względem nowoczesności wyposażenia. To, co się pokazywało na rynku, to praktycznie było natychmiast wdrażane u nas. Wiadomo, te samochody mają jakieś tam swoje życie, czy statki pożarnicze, i sukcesywnie były wymieniane na nowe. W ostatnim czasie, w ubiegłym roku, dokonaliśmy dosyć poważnych zmian sprzętowych. Wycofaliśmy wszystkie stare pojazdy, bo po prostu to nie jest sztuka posiadać dużo samochodów, które no nie do końca, że tak powiem, spełniają te kategorie wiekowe.
Wymieniliśmy na nowoczesny samochód, o ile się orientuję, jest to jeden z najnowocześniejszych samochodów ciężkich ratowniczo-gaśniczych na terenie Gdyni. O pojemności 5000 litrów wody plus blisko 600 litrów środka pianotwórczego. Także można, załoga trzyosobowa, można prowadzić dosyć długotrwałe działania ratowniczo-gaśnicze. Dodatkowo wyposażony jest również sprzęt ratownictwa drogowego, mianowicie hydrauliczne urządzenia ratownicze, jak rozpieraki, ramieniowe, kolumnowe, nożyce do cięcia stali, pilarki do stali i betonu, również do drewna. Także mamy przekrojowe wyposażenie, że popularnie się myśli, że samochód strażacki to tylko gasi pożary. Nie jest to do końca prawda. Również możemy udzielać pomocy czy ofiarom wypadków, czy jakichś katastrof, na przykład budowlanych, czy ratować, podejmować osoby tonące. Ponadto dysponujemy również średnim samochodem specjalnym ratownictwa chemicznego, który w swoim składzie wyposażenia posiada sprzęt umożliwiający podjęcie działań przy na przykład wyciekach substancji toksycznych, ograniczanie tych wycieków. Wyposażony jest w ubrania tak zwane gazoszczelne, które ratownikom umożliwiają wejście w strefę, gdzie niezabezpieczony człowiek, no niestety, w żaden sposób nie może funkcjonować.